O, słyszeliście to? Starość! Oj, oj, oj. Wcale nie jestem goła, mam stanik. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam was na film odnośnie odchudzania samopalaczem. Da się? Zobaczymy. Czy uda nam się z takiego ciałka zrobić, powiedzmy, takie ciałko, wykonturować mięśnie brzucha, uwydatnić biust i te kości, które zawsze powinny być uwydatnione, bo wtedy wygląda się na szczuplejszą? To zobaczymy w tym odcinku, który szczególnie przyda się teraz przed Sylwestrem, świętami, gdzie chcemy wyglądać piękne, opalone, błyszczące, jak te bombki choinkowe, ale wyglądać smuklej niż bombka choinkowa. Także, o, może bardziej jak choinka. No jak sobie taką sukienkę ubierzecie, to dlaczego nie? Zobaczymy, czy to się uda. Zapraszam na odcinek. Lecimy! I do tego odcinka użyję sobie produktów brązujących od Bibio Cosmetics. Ja je testowałam już jakiś czas temu tutaj na kanale i od tego czasu zużyłam jakieś 4 opakowania tej pianki brązującej. Zresztą tutaj mamy w trakcie użycia i widać, że ona jest po prostu trochę brudnawa, no bo wiadomo, że ręce są brudne, gdy się jej używa. Natomiast ja bardzo chwaliłam ten samoopalacz. Kolor. Kolor jest przepiękny. Bez dwóch zdań. Dostajemy skórę taką muśniętą słońcem, delikatnie opaloną. Dla mnie absolutny hit. Trzeba tylko uważać w takich newralgicznych miejscach jak pachy, ponieważ gdy się pocimy, no to może nam po prostu nieestetycznie zejść. Natomiast on daje przepiękny kolor delikatnie opalonej, muśniętej słońcem skóry. Daje taki efekt bardzo naturalny. Łatwo się z nim pracuje przede wszystkim. I w porównaniu samoopalaczy, które też Wam tutaj dodawałam na kanale, bo wiem, że bardzo wiele z Was odstrasza smród po prostu produktów brązujących i samoopalaczy, to ta pianka brązująca, balsam brązujący i bije na łeb, na szyję inne samoopalacze, jeżeli chodzi o zapach. To od razu Wam mogę tutaj zaznaczyć, że jeżeli szukacie samoopalacza, który nie będzie smrodkował i Wam przeszkadzał, to ten jak najbardziej wpisze się w te Wasze wymagania. A tymczasem ja będę używała oczywiście pianki brązującej i wzięłam sobie też drugie nowe, ze względu na to, że mogłoby mi tego nie wystarczyć. Ja wiem, że się mówi kochanego ciałka nigdy za wiele, ale chyba chodzi o tulenie. Natomiast, no, zobaczymy, czy w wadze, którą mam aktualnie, jesteśmy w stanie zmodyfikować nasze ciało, żeby wyglądało na o wiele szczuplejsze. A waga się nie zmieni, ponieważ w 2 dni, no, raczej nie schudnę. Żeby nie wyglądać jak bombki na 2 nóżkach, to użyjemy sobie po prostu tego, żeby się wysmuklić, ale żeby wyglądać błyszcząco jak bombka choinkowa, to tam mamy taki rozświetlacz, olejek rozświetlający i on nam właśnie da taki efekt. Żyć mnie złapie 2! Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że całe ciało posmaruję sobie samoopalaczem, aby już nadać mu kolor. Ja zawsze mówię, że opalone ciało wygląda na szczuplejsze. Ja widzę to po sobie. Ja też się lepiej czuję, gdy mam na sobie samoopalacz i to ciało wygląda na bardziej zdrowe po prostu. Ten kolor skóry jest zdrowy, ponieważ ja mam taki różowawy kolor skóry. Nie, do końca mi to się podoba. Natomiast jak nałożę samoopalacz, to jest o wiele lepiej. Także teraz zaczynamy od tego, że na całe ciało nałożę pierwszą warstwę samoopalacza i też Wam pokażę, jak ten samoopalacz będzie wyglądał po jednym dniu i jakiego natężenia koloru możecie się spodziewać po jednej aplikacji. Zepchnę sobie włosy. Przyda się to. O, słyszeliście to? Starość! Oj, oj, oj. Wcale nie jestem goła, mam stanik. Co by nie było. Dobra, ja sobie użyję rękawicy do samoopalacza. Już Wam pokazuję konsystencję. Typowa pianka, która ładnie pachnie i pięknie opala. Nakładamy najpierw na dekolt. Się malować w podglądzie, żebym wiedziała, co robię. Co ja sobie jeszcze nałożę? Te miejsca tu, typu łokcie, krem, wtedy zminimalizujemy ryzyko plam bardzo mocno. Teraz
czas na brzuch. Generalnie powinno się to robić na odwrót. Nie wiem dlaczego tak zaczęłam, bo chyba tak mi było łatwiej nagrywać. Natomiast zaczynamy od stóp i lecimy w górę. Taka jest tendencja do tego, żeby się tam nie tyckać za bardzo. No ale warta tu warta, nie? Pierwsze nałożenie mamy, jutro drugie. Jak wyglądają moje nogi i w ogóle ręce i wszystko? Ten samoopalacz daje bardzo delikatny efekt zaraz po nałożeniu, ale widać to dopiero, gdy macie jedną nogę posmarowaną samoopalaczem, a druga bez samoopalacza. Aktualnie posmarowałam już obie, więc ten efekt nie jest widoczny, ale już widać, że ta skóra ma taki o wiele zdrowszy wygląd. To na pewno jest taka brzoskwiniowa, nie taka bladoróżowa jak w moim przypadku. Witam Was w dzień kolejny, czyli samoopalacz już był na mnie właściwie cały dzień, potem go zmyłam i mamy następny dzień rano. Ja zazwyczaj samoopalacz nakładam właśnie na cały dzień i zmywam go wieczorem. Zdecydowanie rzadziej chodzę spać w samoopalaczu. Dlaczego? Dlatego, że musicie dobrze dać wyschnąć i wchłonąć się samoopalaczowi, zanim pójdziecie spać. Dlaczego? Dlatego, że część tego samoopalacza wytrzecie w pościel i narobicie sobie plam. Więc jeżeli decydujecie się na opcję nakładania balsamów brązujących na wieczór, to pamiętajcie, aby dać im te kilka godzin nawet, żeby porządnie się wchłonęły, wyschnęły, zaczęły działać i dopiero idźcie spać. Taki pro tip, stosujcie się i będziecie mieć o wiele mniej plam. A teraz pokażę Wam, jak wyglądam po jednej aplikacji tego balsamu brązującego, bo jak dla mnie już jest pięknie i już czuję się o wiele lepiej. Wybaczcie za to, że moja ręka tak wygląda, ale chodzę w stabilizatorze, po prostu mnie bardzo boli, mam przesiloną, także na to weźcie poprawkę. To nie samoopalacz, tylko mój stabilizator. Po jednej aplikacji skóra wygląda na taką bardziej brzoskwiniową, tak jak mówię, muśniętą słońcem i dostajemy efekt takiej po prostu zdrowo wyglądającej, pięknej skóry. Nie jest to jakiś efekt ultra opalania, tylko właśnie taki delikatny. Dlatego mówię, że ten balsam czy pianka brązująca, które Wam tutaj pokazuję, są bardzo dobre dla osób, które zaczynają przygodę z samoopalaczem, ponieważ jest bardzo wdzięczny i wiele wybacza. To czas na konturowanie, wyszczuplanie i upiększanie. Ja sobie założę, słuchajcie, rękawiczki. Jestem strasznie ciekawa, co z tego wyjdzie, bo sama nie wiem. Robię to pierwszy raz. I wiecie, jak zdarza mi się konturować, załóżmy te kości obojczykowe bronzerem, tak samoopalaczem, jeszcze nie testowałam, ale jestem podekscytowana. I tak samo będę używała tutaj tej pianki brązującej, ponieważ dla mnie ona jest najwygodniejsza w użyciu i bardzo, bardzo ją lubię. O wiele bardziej lubię niż balsam. Balsam też jest spoko, wiem, że na przykład moja mama woli balsamy tego typu, natomiast ja wolę wybierać pianki, jakoś mam wrażenie, że po prostu szybciej się wchłaniają i łatwiej mi się z nimi pracuje. Jestem ciekawa, jaką konsystencję wy wolicie, to napiszcie w komentarzu i podzielcie się swoimi odczuciami, bo jestem ciekawa, czy wybieracie zazwyczaj pianki, balsamy, może mgiełki. Czekam na Waszą opinię na ten temat i teraz ja sobie będę nakładała ten samoopalacz tutaj i za pomocą wacika będę konturowała ciało. Tu sobie z góry zdejmę, gdyby coś mi się przez przypadek pomazało. To jest czas, aby obstawiać, co z tego wyjdzie. Dobra, góra zrobiona i lecimy na brzuch. Mogłam od tego zacząć, tu się przyzwyczaić, bo to mogę zakryć, chociaż będę chodziła w golfie. Jak będę chodziła teraz w golfie, to wiecie dlaczego. Zakryję się, żeby sobie nie obserwować tego, tylko mieć niespodziankę taką samą jak wy. Myślę, że mogłam to zacząć robić pędzlem, słuchajcie. Zrąbałam, bo pędzlem byłoby mi o wiele wygodniej i o wiele bardziej precyzyjnie.
Że jeżeli to się sprawdzi, to zrobimy dublet, ale już pędzelkiem. Dobra, i teraz sobie rysuję po prostu jakby mięśnie brzucha, jakby zarysowanie. To, co widzę, chciałabym to widzieć mocniej i jakby podkreślić. To będzie fajna jakąś sesję zdjęciową albo coś takiego, o ile to się sprawdzi. Bo równie dobrze mogę wyglądać jak pan Kleks następnego dnia. Dobra, ja sobie to tak wyrysowałam i zaciągnęłam cały ten samoopalacz, żeby wyszczuplić brzuch tutaj w to miejsce i w dół pod brzuchem i z tej strony tak samo. Teraz dam temu wyschnąć i wrócę do Was z efektem, mam nadzieję, już końcowym. Jeżeli to się sprawdzi i dojdę z tym do perfekcji, to na pewno dam Wam szerszy instruktaż, natomiast teraz to jest test. Zobaczcie, jaki to jest ładny odcień opalenizny, po prostu takiej śniadej skóry. W żaden sposób nie jest pomarańczowy, nie jest rażący, nie widać, że to jest w ogóle samoopalacz, tylko taka zdrowo wyglądająca śniada skóra. Jakby on, mam wrażenie, przyciemnia karnację, że nie jesteśmy blade, tylko nieco bardziej brzoskwiniowe. Dla mnie mega hit. Czas na podsumowanie balsamów brązujących, a właściwie brązującej pianki. Tak wygląda mój dekolt. Moja karnacja jakby jest bardziej śniada. To mnie bardzo przekonywuje do tych balsamów brązujących, ze względu na to, że ta skóra, zobaczcie jak ona bardzo ładnie, promiennie wygląda i w żaden sposób nie jest pomarańczowa, tylko mamy efekt takiej naprawdę fajnej, delikatnie opalonej skóry. To dla bladziochów, szczególnie zimą, będzie super rozwiązaniem, ponieważ nie świecimy tym samoopalaczem i też nie dziwimy nikogo, skąd my mamy taką opaleniznę, bo ona jest bardzo naturalna i tak jak mówię, zmienia nam odcień karnacji po prostu na taki bardziej ciepły. Dla mnie super. Jeżeli chodzi o to konturowanie, to powiem Wam, że fajna sprawa. Zobaczcie na mój brzuch. Jest różnica, jest delikatnie, ja to robiłam dwa razy ostatecznie. Dwa razy zrobiłam to konturowanie. Jeżeli chodzi o dekolt, to za drugim razem nakładałam balsam brązujący pędzlem. I to super się sprawdza, jeżeli chcecie uzyskać taki efekt. Jest to wszystko delikatnie wycieniowane, ale mimo wszystko wygląda bardzo ładnie i nie narobiłam sobie plam, a zastanawiałam się, czy tak nie będzie. Że ten balsam brązujący gdzieś tam będzie bardziej widoczny. Jedyny minus tych balsamów i pianek brązujących jest taki, że nie widzimy, gdzie je nakładamy. Ale jak widzicie, no nie widzimy gdzie nakładamy, ale jak widzicie nie robi to problemu, ponieważ ten efekt opalania jest bardzo naturalny i jednolity, co jest dla mnie absolutnym hitem. Zobaczcie mój brzuch i ocencie same. Ja Wam też tutaj pokazuję właściwie pod tym samym kątem starałam się, no wiadomo, światło jest delikatnie inne, starałam się to wszystko dopasować, żebyście miały jak najbardziej rzeczywiste porównanie tego wszystkiego. Natomiast teraz przejdźmy do nóg. Bez aplikacji, po jednej aplikacji i po dwóch aplikacjach. Zobaczcie, że to naprawdę fajnie się zmienia. I ja teraz mam spokój nabity tydzień, półtorej tygodnia. On będzie delikatnie schodził, delikatnie się rozjaśniał. Co najważniejsze, on też schodzi bardzo jednolicie. Nie ma takich plam, jakichś zacieków, jasnych przebarwień na nogach czy tym podobnych rzeczy. To jest aspekt, który musicie brać pod uwagę i jest to bardzo ważna sprawa, żeby ten balsam brązujący, którego używacie, wyglądał estetycznie, nawet gdy częściowo z Was spłynie. I to tyle w tym odcinku, jestem ciekawa Waszych przemyśleń na ten temat i czy próbowałyście tego typu konturowania i czy używacie balsamów brązujących, a może używacie właśnie tego balsamu od Bibio Cosmetics po moim pierwszym odcinku. To koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. A tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam na pozostałe odcinki, ponieważ na dniach pojawią się ubrania świąteczne. Wiem, że bardzo to lubicie. Obserwujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Wpadajcie również na Instagrama. Widzimy się. Do zobaczenia. Bye!